Od bycia jednym z głównych elementów naszego outfitu w Fortnite do prawie całkowitego spadku popularności tej rzeczy w Fortnite. Siema wszystkim, ja jestem Matty Łysy, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem plecaków w Fortnite. Dlaczego kiedyś każdy ich używał, a teraz coraz mniej osób o nich pamięta? Zacznijmy od tego, że w Fortnite plecaki pojawiły się w pierwszym rozdziale w sezonie trzecim. Pamiętam wtedy, że nie wyobrażałem sobie mojego outfitu w Fortnite bez plecaka. Rozumiecie? Każdy, dosłownie każdy miał jakiś plecak na plecach. Pamiętam, jak większość streamerów nakładało sobie John Wicka i do tego te białe skrzydła od anioła. Gdy widziałeś to combo, uciekałeś z miejscówki, bo wtedy to oznaczało spoconego gracza. Pierwszymi trzema najpopularniejszymi plecakami w Fortnite były tarcze, skrzydła oraz kokarda. W tamtych czasach gracze byli skłonni wydać 2000 V-dolców, w tym nawet ja, żeby mieć jakiś plecak. Rozumiecie to? 2000 V-dolców wydawałeś na skina tylko po to, żeby mieć plecak. Przejdźmy teraz do tarczy. Ja pamiętam to, że czarna tarcza była naprawdę często używana, głównie przez to, że była chyba smukła, no i też bardzo fajnie wyglądała, no nie oszukujmy się, to był jeden z pierwszych plecaków Fortnite, a był tak dobrze i tak pięknie wykonany, że dosłownie nie było mi by wstyd, gdybym miał ten karnet, ale niestety nie mam. No i z trzech najbardziej popularnych plecaków w tamtych czasach Fortnite została nam kokarda, która była wtedy ikoną stylu. Rozumiecie to? Trzeba było kupić miśka, różowego miśka za 2000 V-dolców, żeby mieć tą piękną kokardę na plecach. Dobra, prawie bym o tym zapomniał, pamiętam jeszcze jeden rodzaj popularnych plecaków wtedy i były to peleryny. Zaczynając od peleryny od Omena, która na przykład bardzo często była używana z piłkarką. Kolejną bardzo często używaną peleryną była ta peleryna, która wygląda jak dywan na ścianie od babci, czyli ta peleryna od Magnusa, skina za 2000 V-dolców, który tak się prezentuje. Wydaje mi się, że ta peleryna jest mniej popularna, bo ten skin nie był tak grywalny jak na przykład Omen. Kolejnym bardzo popularnym rodzajem plecaków były dodane do gry już w szóstym sezonie rozdziału pierwszego zwierzaki. Niestety po czasie Fortnite zapomniał o tych plecakach zwierzaków i przestał je tworzyć i nie ma już ich nawet w nowych karnetach. Ale ja dobrze pamiętam, jak pewnego razu do sklepu została dodana kitka na plecy. Taka Empress, która kosztowała 1000 V-dolców, rozumiecie? 1000 V-dolców za plecak, kotki na plecy. Przejdźmy teraz do plecaka, który stał się ikoniczny w Fortnite i prawie każdy chciał go posiadać. A mowa tu o dodanej wraz z Lucky Riderem w 2019 roku zielonej koniczynce. Ten plecak dzięki hype'owi, który zbudował m.in. Mongrel, stał się jedną z najbardziej pożądanych rzeczy w szafce graczy Fortnite. Zobaczcie, znowu mamy powtórkę z rozrywki. Gracze czekali na powrót Lucky Ridera z okazji Dnia Świętego Patryka tylko po to, żeby znowu zdobyć spoconą koniczynkę na plecy. Pamiętam, że w 2020 roku po powrocie tego plecaka do sklepu co druga osoba na arenie miała go ubranego. Dosłownie wtedy ludzie wydawali wszystkie swoje V-dolce tylko po to, żeby mieć tą koniczynę na plecy. Pamiętam, że to prosi wypromowali plecak koniczynki. A teraz musimy przejść do następnego etapu, kiedy proplayerzy przestali używać plecaków i zaczęła się moda na smukłe skiny, na to, żeby nic nam ze skina nie wystawało, żeby skiny były jak najbardziej grywalne. Niektórzy nawet mówili, że to są skiny zero delay, pozdro. No i teraz przechodzimy do 2024, gdzie posiadanie plecaka jest po prostu taką rzadkością. Naprawdę, ja bardzo rzadko w grze widzę, żeby ktoś miał ubrany plecak. Oczywiście są takie wyjątki. Pozdro dla was, jeśli dalej używacie plecaka, możecie napisać w komentarzu. I wiecie co, tak na koniec tego odcinka trochę boli mnie to, że plecaki zostały zapomniane. Bo te plecaki niektóre są naprawdę bardzo fajne. No i mam nadzieję, że moda kiedyś na noszenie plecaków jeszcze wróci i będę mógł znowu używać moich pięknych combo i czuć się tak jak w pierwszym rozdziale.